Cześć kochani, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Szumi Mama. Dzisiaj będziemy znowu w kuchni, bo ostatnio ciągle coś piekę. Jeśli nagle macie za godzinę gości i nie wiecie co podać słodkiego, to ten przepis będzie idealny. Tym bardziej, że większość składników podejrzewam, że posiadacie na co dzień w domu. No właśnie, jeśli chodzi o składniki, to zacznę od mąki pszennej, 1,5 szklanki, cukier biały, 3/4 szklanki, jedna łyżeczka proszku do pieczenia, dwie takie porządne łyżki kakao, 6 łyżek oleju, 0,5 łyżeczki soli, do tego jeszcze szklanka 250 ml dokładnie wody i możemy zrobić do tego polewę. Ja będę robiła na bazie ciemnej czekolady z dodatkiem śmietany 30%. To co? Zaczynamy. Mega szybkie ciasto. Przesuwamy składniki, wlatuje miska, puszczamy muzyczkę i do dzieła. Zaczynamy od mąki. O! Ojeja, ale mi poleciało. Widzicie, to nie tylko, że dzieci się ma w domu, to czasami mama jest taka cudownie ogarnięta. Dobra, robimy najpierw te składniki suche. O, teraz do tego dodamy 3/4 szklanki cukru. No dobra. Jedna łyżeczka proszku do pieczenia. Odhaczone. Pół łyżeczki soli. Odhaczone. Teraz dajemy takie, boże mówię, kopiaste łyżki, duże, porządne kakao i składniki suche mamy gotowe. To chociaż jest genialne pod tym kątem, że nie używamy tutaj żadnego miksera, tylko łyżka. W międzyczasie możecie sobie już wstawić, nagrzać piekarnik na 175 stopni, 180, tak jak tak plus minus, bo już właściwie większość rzeczy mamy gotowych. Suche składniki odstawiamy na bok. Teraz będą składniki mokre. Dzisiaj w kuchni moja asystentka Jaśminka. Jaśmina się tutaj przygląda. Ciekawie, co my tutaj robimy. A wlewamy szklankę wody. I do tej szklanki wody będziemy wlewać 6 łyżek oleju. Wszystko, si. Już, wymieszane. To teraz wlatuje z powrotem nasza miska i wlewamy siup. Jedno do drugiego. I mieszamy. No i już, przekładamy do brytwanki. No i mamy ciasta dwa razy więcej, bo widzicie, ja to tak sobie nagrywam, a później sobie uświadomiłam, że przecież to ciasto to ja robię dla gości, no i tych gości będzie dużo, więc muszę mieć tego ciasta dwa razy tyle. Ale całe szczęście ciasto robiło się bardzo szybko, więc 2 minuty i jak widzicie mam już tego ciasta dwa razy tyle. Dlatego też ono pewno po upieczeniu będzie mniej więcej takie, a nie takie. No to co? Przekładamy do brytwanki. I tutaj zaczęłam się zastanawiać, bo ostatnio co widzę przepis, to teraz wszyscy mają, jak wkładają papier do brytwanki, to on tak po bokach tutaj wystaje. I nie wiem o co chodzi, taka chyba moda kulinarna, bo kiedyś to wszyscy ładnie kroili pod linijkę, nawet były takie filmiki gdzieś w internecie, jak to ładnie wyciąć właśnie takie kółka. A teraz widzę, że u wszystkich to wystaje bokiem. Nie wiem, czy to jest kwestia szybkości, czy właśnie, czy mody. Nie mogę jak pokazać tutaj Jaśminki. Ale ona jest bardzo zafascynowana. Siedzi na blacie kuchennym. Widzicie jej nogi. Styknie. Teraz to wszystko tak jeszcze trochę. Mama wyrówna. I co? Wkładamy do piekarnika?
pa, pa! Widzimy się za pół godziny. Moje ciasto już jest gotowe. Niestety trochę może mało pokazowe, bo jak widzicie, całe mi popękało. To ciasto możemy podać oczywiście w takiej postaci, ale ja chcę to urozmaicić jeszcze polewą czekoladową. Mam tutaj już startą czekoladę. Gdzieś ostatnio trafiłam właśnie na opcję, żeby jej nie kruszyć, tylko żeby czekoladę zetrzeć. I zobaczymy, czy to faktycznie... czy to się faktycznie sprawdzi. Trochę się nabrudziło w tej kuchni przez to i nie wiem, czy coś szybciej było zetrzeć, czy szybciej było pokruszyć na małe elementy, ciężko mi jest powiedzieć. I teraz tą moją czekoladę zalewamy gorącą śmietanką w proporcji 2:1, czyli dwa razy więcej musicie mieć gorzkiej czekolady od tej śmietanki. Czyli tutaj była tabliczka czekolady. Na tabliczkę czekolady 100-gramową dałam 50 gramów właśnie śmietany. No tak, zdecydowanie uważam, że ten przepis ze starciem jest bardzo dobry. Bo fakt, że może trochę więcej czasu jednak poświęciłam na starcie tej czekolady, ale w efekcie zobaczcie, ta czekolada mi się zrobiła momentalnie. Jeśli robicie deser dla dorosłych, to ja polecam Wam dodać odrobinę chili. Natomiast no, ja tego chili teraz nie będę dodawać, bo robię akurat deser dla dzieci, więc tutaj mi to zupełnie nie pasuje. Teraz co? Mamy opcję albo polać to wszystko, albo gdzieś tam posmarować. Na koniec ja jeszcze to ciasto delikatnie dekoruję. Tam trochę orzechów włoskich. A ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie tego odcinka. Jeśli chcecie więcej przepisów kulinarnych, to zajrzyjcie tutaj i smacznego! Pa, pa!